Na brak czasu narzekamy dziś niemal wszyscy. Żyjemy w ciągłym pośpiechu i nie nadążamy z wykonywaniem swoich obowiązków. Jednak mimo iż czas jest tak cenny, codziennie tracimy wiele godzin na robienie rzeczy bezwartościowych. Dzień dobry, chciałam spytać, na co marnuje pan najwięcej czasu? A na biurokrację w swoim biurze. No właśnie na nic. Na szykowanie się do pracy. Na mycie. Ja na swoją działkę. Na Facebooka! Ja na przyjemności, jako że jestem emerytem. Jak podwoić ilość swojego czasu i przestać tracić go na rzeczy zbędne? Co zrobić, aby przestał przeciekać nam przez palce? Odpowiedzi na te pytania mogli znaleźć uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Warszawską Szkołę Reklamy. Podczas szkolenia uczestnicy uczyli się m.in. tego, jak efektywnie wyznaczać cele, ustalać priorytety czy radzić sobie z pożeraczami czasu. Paulina Perka, prowadząca szkolenie, zapoznała słuchaczy z metodami ustalania celów i zarządzania czasem. Jedną z nich jest zasada Pareto. Zarządzanie czasem jest umiejętnością bardzo cenioną przez pracodawców, stąd ogromne zapotrzebowanie na szkolenia. Co uczestnicy wynieśli ze szkolenia?